Uwadze mieszkańców Działdowa nie uszły białych wykwit na zamkowych murach. Jest to oczywiście nieestetyczne, ale władze miasta uspokajają, że nie ma powodów do niepokoju i jest to naturalny proces wymywania się soli z zaprawy. Burmistrz Grzegorz Mrowiński obiecuje, że jeśli wykwity będą się pojawiać, wykonawca inwestycji będzie je sukcesywnie usuwał. Jesteśmy świadkami dużego zainteresowania usuwania wykwitów solnych, które pojawiły się na murach Zamku Krzyżackiego. Chciałem Państwa wszystkich uspokoić, że oczywiście takie wykwity jeszcze 50 lat temu się nie pojawiały, natomiast one w ostatnich latach pojawiają się. One pojawiały się na murach Plauena, które były wyremontowane kilka lat temu, a także na murach obronnych w Olsztynie. Oczywiście przyczyna tego jest bardzo złożona i tutaj należy doszukiwać się gorszej jakości cementu i zapraw, które występują w przestrzeni, w handlu. Oczywiście proszę się nie martwić, ponieważ firma, która wykonywała te prace, podpisała umowę z miastem, również zadeklarowała 60-miesięczną gwarancję, a więc przez najbliższe 5 lat te wszystkie wykwity będą usuwane, ale z tego, co z tej informacji, którą uzyskaliśmy, te wykwity z czasem nie będą się pojawiały. My założyliśmy, że 12 do roku za pomocą specjalistycznych środków one będą usuwane i myślę, że w przyszłości one nie powinny się już tutaj pojawiać. Jeżeli by sytuacja zaistniała taka, że one dalej będą się pojawiać, to będziemy szukać głębszych przyczyn tego stanu rzeczy i oczywiście będziemy od firmy, czyli od wykonawcy, będziemy egzekwować usunięcia nie samych wykwitów, ale również przyczyn. Z informacji, którą uzyskaliśmy, ilość tych wykwitów spowodowana jest przede wszystkim tym, że mury były świeże, były zawilgocone, a przyczyną powstawania jest też duże różnice temperatur i wilgotność samego obiektu, w tym przypadku tych murów. Wykonawca udzielił miastu 60-miesięcznej gwarancji, w ramach której omawiane wykwity będą usuwane.